Siemanko. A może wypada się pokazać. Siemano, witam wszystkich. Eee, widzę, że już podsumowania zimy. E, ogrzewania zimowego w toku. I Uwaltka, i Osławka, także chyba już zima odwołana. Także może ja też podsumuję, jak to wyszło, bo prognozy są dobre. Ma być coraz cieplej. Słońca nie ma być za dużo, ale jednak ma być ciepło. Także to ogrzewanie już. Nie będzie tyle pożerało prądu. A więc zaczynamy. Także na wstępie, najpierw co ogrzewam, żeby nie było, że ja sobie coś tam wymyślam, prawda? Także widzicie, dom już ma 40 lat 41 lat, prawda? Ogrzewany jest cały grzejnikami stalowymi dwa, tylko mam chyba tak dwa mam aluminiowe tak to mam grzejniki stalowe wszystko i to są grzejniki te takie cienkie panelowe i tylko pojedyncze nie podwójne i powierzchnia całkowita domu ale całkowita liczę tylko te dwa poziomy bo poddasze mam nieogrzewane i jego na razie nie wliczam tylko tyle że klatka schodowa łączy poddasze z domem także powierzchnia całkowita domu to jest 165 metrów kwadratowych ogrzewam 110 metrów kwadratowych dole połowa to jest mieszkalna a połowa to są piwnice i ogólnie takie bardziej użytkowe tematy w których nie ma grzejników i tak jak widzicie yy, stero 50 10 cm okna już 15 letnie tutaj widać jaki mniej więcej jest metraż tego wszystkiego i co jeszcze, na przykład, o dół jest jeszcze dodatkowo dogrzewany farelką, bo niestety jest różnica e, poziomów. Góra zawsze się od słońca zagrzeje i ciepło z dołu wychodzi na górę, a dół jednak e, z grzejników nie może być tak dobrze dogrzany, bo piec jest na wysokości e, właśnie dołu i grawitacyjnie nie bardzo, a przy elektrycznym bardziej to ogarnia. Także ogólnie jest duża różnica temperatury i. Jednak tutaj ta farelka cały czas na automacie sobie chodzi i utrzymuje 21-22 stopnie. To zależy od pory dnia i to jest ustawione. Dobrze, teraz czym ogrzewam? Ogrzewam dom piec kopciuch, a może inaczej. O, tu mam rozpisane. Eee, ogrzewam dom. Tylko gdzieś ucieka, jest ok. Mamy tak. Piec eee, elektryczny. 6 kW. Na razie dwa bufory to jest 450 litrów i w buforach są grzałki 1,2 kW do tego są dwie farelki panel na podczerwień i kopciuch 18 kW robiony czyli klasa nie wiadomo jaka tam jakaś tam jest na pewno ale niska i wsad kopciucha to jest 0,07 m sześciennego drzewa dlatego mogę sobie wyliczyć ile ile mi idzie po prostu na spalanie drzewa tak wygląda cały układ Ogrzewania. No i OK. Czyli kopciuch, bufory, piec elektryczny. Wszystko działa automatycznie. I jeszcze czym ja to wszystko mierzę i jak to spisuję? Ogólnie, tak jak widać, tutaj drzwi skrzypią, trzeba nasmarować. Spisuję sobie to miesięcznie na karteczce, bo wszystko tutaj mam pod ręką i widzicie tutaj jest tak piec elektryczny bufory, O przy okazji jeszcze pompę ciepła do CW sobie spisuje, i te kropki to jest jedno palenie piecem bo w kopciuchu palę tylko jak jest mróz i jak jest mróz na minusie i ładuję go całego i palę w nim odgórnie żeby było najbardziej efektywnie no, żeby było najlepiej efektywnie palone i nie dusić go na plusowych temperaturach. resztę pilnują, yy, znaczy tutaj górę pilnuje ten yy, ogrzewanie elektryczne, czyli bufory i, i piec elektryczny, i dół jeszcze pilnuje farelka. Na górze też mam farelkę w łazience i w sypialni mam panel na podczerwień praktycznie i przez całą noc mam grzejniki zakręcone, i ten panel mi utrzymuje 20 stopni. Jeszcze pomiary dokonowane Tutaj, jak widzicie, o 0,0, bo na razie już były fory, są powyłączane. od około tygodnia, tak było widać na rysunku. Już od czasu do czasu tylko tak przepaliłem na wieczór, bo yy, też troszeczkę się bałem, żeby mi z nadwyżki nie brakło. I piec jest mierzony tutaj elektryczny, zmierzony trójfazowym yy, tym licznikiem. Także pomiary mam z tego i z tego. A farelki i panele na podczerwień. Farelki i panel na podczerwień liczę ze, ze średniej, bo wiem już od paru lat, jakie mam zużycie w domu ogólnie czyli tak 11-12 kWh, i mogę sobie śmiało średnio wyliczyć, żeby nie zakładać tyle watomierzy. Także przejdźmy już teraz do konkretu czyli w tym, ro, w tym sezonie czyli sezon. 2020 na 2021 od 9 2020 do 4 do końca miesiąca teraz 2021 czyli za 8 miesięcy prądu poszło w COP1 czyli bufory i farelki piec elektryczny poszło 6099 kWh pompa ciepła monoblok to jest temat na przyszły sezon Yy, pompa ciepła, tak jak widzicie, jeszcze CWU to na razie tylko taki eksperyment jest, bo to było przepalane drzewem, dogrzewane i drzewa poszło mi 9,3 m3 drzewa. Także za prąd nie zapłacę nic, bo pokrywam to z nadwyżki z instalacji. Ja mam dwa trackery yy, dwa solar trackery jednoosiowe jeden o mocy 3,85 kW. A drugi o mocy 5 kW na bifacjalnych panelach, i nadwyżką z tego ogarniam ten temat. I teraz, montując tą pompę, chciałbym zejść z tego. Zobaczymy, jak to się uda. Także, tak u mnie sezon wyglądał. No, drzewo każdy musi sobie policzyć. Ja już dawno temu drzewo kupowałem w atrakcyjnej cenie i mi wychodziło tam. Nie pamiętam już dokładnie za 10 metrów, jakieś 500-600 zł płaciłem. Także ogrzanie mojego domu w tym roku to naprawdę tanie wyszło i to jest pierwszy rok, który w ogóle w którym w ogóle to zacząłem mierzyć, bo paliło się, bo trzeba było a teraz już pasuje to bardziej pasuje to wszystko bardziej policzyć, żeby wiedzieć jakie mam zużycie o i sławek z paneli słonecznych też mi to policzył nie wiem w czym, ale kazał sobie podać ile zużyłem czego i wyliczył, że mój dom. Przy tej zimie, która taka w miarę była zimą-zimą, zużywa 25 tysięcy kWh, znaczy potrzebuje 25 tysięcy kWh, żeby ogrzać. O, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że y, utrzymuje średnią temperaturę 22 stopni. Także tak to wygląda. Czekamy na nowy sezon. Ja jeszcze troszeczkę farelkami się dogrzewam, ale to już będzie y, w następnym rozliczeniu na pewno uwzględnione. No i nic, tak to wygląda. Pozdrawiam i słoneczka rzecz.